pierwszy i ostatni. Tak mówi Pan, Król Izraelski, Jego Odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Księga Izajasza 44:6. Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Księga Objawienia 22:13. Porównując te dwa teksty z Księgi Izajasza i Księgi Objawienia, niewiele trzeba komentować, jeśli chodzi o to studium. Powodem tego jest to, że jest to bardzo oczywiste, że ten, który jest pierwszym i ostatnim w Księdze Objawienia, jest również pierwszym i ostatnim z Księgi Izajasza 44. Żaden uczciwy umysł nie może nie zgodzić się z tym wnioskiem z jednego bardzo prostego powodu. Nie mogą istnieć w Biblii dwie odrębne osoby opisane jako pierwsza i ostatnia. Sama definicja tego imienia wyklucza jakiekolwiek inne. Jest z tego oczywiste, że są to jedna i ta sama osoba. Jahwe oświadcza w Księdze Izajasza, że jest pierwszym i ostatnim, a poza nim nie ma Boga. A potem odpowiednio tym, o którym mówi się jako pierwszym i ostatnim w Księdze Objawienia 22:13, jest wyraźnie Pan Jezus Chrystus. Gdyby to był jedyny werset w Biblii ukazujący Jezusa jako Jahwe Boga, to by już wystarczyło. Edward Dennett w swoim The Vision of John in Patmos, czyli Wizję Jana na Patmos, napisał w związku z tym i napisał o związku tego boskiego imienia z Panem Jezusem. On jest tym, który był zanim cokolwiek miało swoje istnienie, który będzie po tym, jak wszystkie stworzone rzeczy na tej scenie przeminą i który istnieje przez cały czas i całą wieczność, Alfą i Omegą, początkiem i końcem wszelkiego istnienia, wiecznie, samoistnie istniejącym, który zawiera w sobie wszelkie istnienie, ponieważ to w nim wszystko żyje, porusza się i ma swoją istotę. Dwa ostatnie tytuły znajdujemy w Księdze Izajasza. Tak mówi Pan. Król Izraelski, Jego Odkupiciel, Pan Zastępów. Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Tak mówi Księga Izajasza, 44 rozdział, werset 6. Żadne zatem określenia nie mogłyby wyraźniej przekazać prawdy o osobie naszego błogosławionego Pana Jezusa Chrystusa, ani wyraźniej zapewnić o Jego prawdziwym i właściwym bóstwie. Interesujące jest to, jak Pan Jezus rozszerza ten tytuł pierwszego i ostatniego w Księdze Objawienia 22:13, w tym fragmencie pełny opis, jaki daje On o sobie samym, brzmi: ja jestem Alfą i Omegą, pierwszym i ostatnim, początkiem i końcem. Jako Alfa i Omega jest on ucieleśnieniem wszystkiego, co Bóg mówi. Jako początek i koniec jest on ucieleśnieniem wszystkiego, co Bóg czyni. Jako pierwszy i ostatni jest on ucieleśnieniem wszystkiego, czym Bóg jest. W tych trzech imionach możemy więc rozważać fakt, że wszystkie słowa, dzieła i natura Boga mogą być naprawdę zrozumiane tylko w osobie Chrystusa. Te tytuły Pana Jezusa są w swej wymowie zasadniczo boskie. Tylko ślepa niewiara nie dostrzegłaby w tych tytułach boskiej chwały Jezusa Chrystusa Pana. Pana Jezusa Chrystusa chwały. Bardzo pouczające jest również to, że Bóg używa tego samego tytułu w odniesieniu do siebie w Księdze Objawienia 21:6. To jest to, co tak często znajdujemy w pismach Jana, szczególnie w jego listach, że przechodzi on płynnie od Boga do Chrystusa, używając tych samych terminów i zaimków dla obu bez rozróżnienia. Jak słusznie zauważył John Nelson Darby, możemy tu ponownie zwrócić uwagę na to, co nadaje charakter pismom Jana, a mianowicie na sposób, w jaki Bóg i Chrystus są zjednoczeni w umyśle apostoła.
Jan w Księdze Objawienia 21:6 otrzymuje polecenie, by pisać i ogłaszać, że Bóg jest pierwszy i ostatni, a odpowiednio Izajasz stwierdza w 44 rozdziale. Że to Jahwe jest pierwszy i ostatni. I do naszego punktu Jan łączy ten boski tytuł z Panem Jezusem. Księdze Objawienia 22:13. I nie może być żadnego możliwego sporu czy wątpliwości co do znaczenia tego faktu. Zatem chciałbym podkreślić i w celu podkreślenia zacytuję Williama Kelly'ego, który wyraził się następująco. Pan Jezus oprócz tego, co jest osobliwe dla Niego samego, przyjmuje tutaj ten sam tytuł, który sam Bóg uczynił w Dziejach Apostolskich 21:6. Jak Bóg był sumą i substancją wszelkiego objawienia, bytu i działania, tak też był nią Chrystus, o którym też można powiedzieć amen. Tak, Pan Jezus oprócz tego, co jest osobliwe dla Niego samego, przyjmuje tutaj ten sam tytuł, który sam Bóg uczynił Księdze Objawienia, nie tak jak przed chwilką powiedziałem w Dziejach Apostolskich. Księdze Objawienia 21:6. Jak Bóg był sumą i substancją wszelkiego objawienia, bytu i działania, tak też był nią Chrystus. I także warto zerknąć do Synopsis of the Bible, wydane przez Believer's Bookshelf. Jest to wartościowa pozycja, która pomaga nam zauważyć pewnego rodzaju powiązania, którymi się tutaj posłużyłem w tym rozdziale. I także Lectures of the Book of Revelation, także Williama Kelly'ego.